trenował z Wisłą na zgrupowaniach, czy dalej będzie prezentował taką formę z okresu startowego, czy troszeczkę popracowali nad jego wytrzymałością również. I była już pierwsza akcja Meriksona, bardzo ładnie przyjął sobie piłkę, jeszcze będzie okazja pomówić. Paweł Zawistowski. Zawistowski w pole karne, nałajenie do sięgną piłki. Meriksson, ale widzieliśmy to przyjęcie piłki zewnętrzną częścią stopy, dalszą nogą od rywala. Pewnie również Chavez i Cezary Wilk. Meriksson bardzo ładnie wszedł piłką przed zawodnika. Żółta kartka dla Płotki. Wszystko się wzięło z tego, że Michał chciał zagrać po odbiorze. Witer ocenił, że Palicz go nie faulował, natomiast Palicz za chwilkę był faulowany przez Błażowa. Palicz za wyjątkiem może jednego, dwóch błędów nieźle gra po tej lewej stronie. Spędza się Meriksson i czeka na ruch partnerów. Od razu jest faulowany przez Bożoka. Ale ma ogromną pewność w grze. Tak, widać, że znowu to co mówiliśmy, wszystko robi w pełnym biegu. Hir. Palicz. Meriksson. Palicz. Już druga strona przez Siwak, przez Czarka Wilka, tak jest. Ale widać, że Meriksson wie o tym, co trzeba zrobić i szuka takiej możliwości. Widzieliśmy, że z Chavezem nie daje sobie rady. Meriksson bardzo łatwo minął teraz Płotkę. Meriksson, zobaczmy, świetnie znowu wchodzi przed rywala. Meriksson, strzał zablokowany, jeszcze Genkow, którego wtedy się wyłącza z bym. Dokładnie tak. Znowu rozpędza się Meriksson. Przy nim Płotka, oj, Płotka dzisiaj ma naprawdę trudny mecz. Ma trudny mecz, ale może się sprawdzić zawodnikiem na pewno ponadprzeciętnym. Ponadprzeciętnym, dynamicznym, grającym, cały czas szukającym gry do przodu. Brakuje mi tutaj jeszcze zawodnika takiego, bardzo dobrze teraz Sivakov z Paliczem. Świetna akcja teraz. Kim dostał podanie Meriksona, jednym podaniem Sivakov minął trzech rywali. Ale uwaga, szansa i nie ma gola. Patryk Małecki wypychany z pola karnego. Meriksson. Znowu prowokuje Meriksson. Świetnie i znowu wchodzi Meriksson. Wycofana piłka, jeszcze jest Jalis. No naprawdę Meriksson prezentuje jego... się rewelacyjnie. To jest jego... Puszczas Sivakov. Przestraszył się Meriksson. Przestraszył się tutaj Patryk Małecki, ale może za chwileczkę. Meriksson. Dobre dośrodkowanie. Tam też był Genkow. Wydawało nam się... Ale... Dobrze do Bednarka. Bednarek, dośrodkowanie. Jednak wydawało nam się, że ta piłka będzie bliżej bramki. Jest Meriksson. Szansa na kontratak dla Wisły Kraków, ale tam z przodu jest im tylko dwóch piłkarzy. Tak, i dobry powrót. No, teraz oszukam Płotkę. Więc przy nim Emil Noll, jeszcze Meriksson. Meriksson i fauluje Noll Meriksona. Naprawdę umie chłopak grać w piłkę i... Jeszcze no, w czym jest dobry. Z Jano Brumą. Meriksson. Tak, Meriksson już jest defensywnym, wypycha Sivakova do przodu. Meriksson. Patryk Małecki, Meriksson. Chyba za bardzo wierzy w umiejętności szybkościowe Meriksona, a jednak nie. Bo możliwości Meriksona szybkościowe są również imponujące. Dobrze Bożok. Ale dobrze gry. Chavez. Palicz. Już Meriksson znowu teraz wypchnął Wilka. Zobaczmy przepuszczenie piłki już tym jednym zwodem, tym przepuszczeniem piłki minął bezpośredniego rywala. Bardzo, w tym wypadku bardzo, był to Zawistowski. Tak, bardzo inteligentny piłkarz. Maciej Żurawski jeszcze piłki chyba nie dotknął, pojawił się na murawie. Palicz. Jeszcze raz ten zawodnik jest Meriksson. Niesamowite przyspieszenie, niesamowite, ale znowu dobrze faulowany przez Płotkę. No trzeba